Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. Ciekawy jesteśmy, gdzie zawiesie ten oto tramwaj. Więc wychodzimy. Jak ja kocham ten silnik. Zgadnijcie, jaki to jest ten rama. Za jakieś 10 minut będziemy na miejscu. No dobra, tak więc jesteśmy na miejscu. Teraz zaraz wchodzimy, jeszcze przy okazji zobaczymy się w Danielem z kanału Miłości. Oto nasz goście specjalny. Elo. Hello. Podejdźmy teraz do latarni. Tak, latarni. O, widzicie go? To właśnie on. Tak wygląda. Siemanko, tu Miłośnik i dzisiaj jedziemy w Gajewski i tutaj mamy bilecik za darmo. Tak, słyszałem, że bilecik jest taki za darmo. No właśnie. Ja powiem mniej więcej widzą, o co chodzi. Bilecik jest za darmo z okazji zamknięcia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Teraz bez względnego gadania wchodzimy. Tutaj na dzień dobry mamy bar. Tak, tutaj jest pani żołnierzka. Tutaj. Dzień dobry. Smacznego. Smacznego. Tutaj obsługują. Dzień dobry. Zanim przejdziemy, musimy przebrać się, bo inaczej tak nie wyjdzie. Tak jest. Tutaj mamy różne zdjęcia za czasów PRL. I tutaj, jak chodzisz? Tutaj ci odprowadzi na 10 sekund i tutaj będziesz chciał podpisać paszport. Dobra, tutaj mamy sklep, w którym można kupić różne pamiątki, coś słodkiego, do jedzenia, do picia, to jest ta pamiątka naszej obecności w tutejszej zajezdni. Tutaj są toalety, tutaj widać, toalety. Tutaj są szatnie, tak chować, bo tam musisz tutaj wsadzić 2 złote. Widzisz? No tak, problemy w tym, że ja nie mam. Okej. Okay. Tutaj jest cena biletu. Tutaj macie tak, bilet normalny kosztuje 10 złotych, bilet urodzony 5, bilet rodzinny 25,
bilet dla grupy szkolnej 30 i opłaca za przewodnika 75 zł. Jeśli chodzi o godziny, to macie tutaj. 9:17, wtorek, czwartek, poniedziałek, przepraszam, piątek, niedziela 10:18, a poniedziałek wystawa nieczynna dla zwiedzań. Tutaj macie ten rok Wrocław 1945, a 2016 roku. Niedługo się zbliża 17, prawda. Tutaj macie organizator wystawy, partnerzy Radek Wiśnik, tak, tutaj partnerzy projektu i tak dalej. Dobra, tutaj mamy strefę wypoczynkową. Mamy różne tam wejścia. Jeden to jest do głównej wystawy, którą my wchodzimy, a tutaj jest Pamiętajmy o Polsce. To jest o solidarności. Tak więc tak na pierwszy ogień tutaj wchodzimy. Tak nagrywa. Teraz tak się urodziłeś? A tu nic. Chodzimy. Jak ja miałem kamerkę, to nagrywało się czy nie? Tak. Proszę bardzo, tutaj mamy różne spotki związane z solidarnością, pomocą ze strony Norwegów dla naszych przodków. Proszę, tutaj mamy strój marynarski. Jeszcze chciałem pokazać. O. A co tutaj jest? A co tutaj jest? No takie żołnierze tutaj. No tak, tylko co nam to przypomina, Daniel? Chodzi mi tu o pojazd. Dobra, no to może tak, no to może ja powiem. Pewnie to jest albo łódź podwodna, albo najprawdopodobniej czołg. Zerknijmy, jak to mniej więcej. O. Tak wygląda. Nasi żołnierze. U was to trochę chujowo jest. Tutaj mamy mały podgląd pod wodą. Tu ruszę na tam parametr, potrzebne narzędzia. Gnijmy. No dobra, tak więc chodzimy dalej. O jest. Otwórz. Dobra. Tutaj widać bramę do pociągu. Nie no, parę ci to jest chyba tramwaj. Tak, to jest jak kubiowi przyjeździły. Nie no, takie okno. Takie okna z tramwaju. No tak, albo ty... Nie no, takie na nasze oko to... To chyba Kokstale 105N albo NA. Na 105N?
Nie, tutaj jest 103 Gdańska, imienia IM Enina. To tam gdzie jest Dżeszara OOO, to jest F, czyli usunięto, gdy Polska odzyskała demokrację, usunięto imienia Lenina. Teraz chodzimy dalej. Tutaj mamy różne filmy z obejrzenia. No i chodzimy dalej. Proszę, to jest, proszę bardzo, Volkswagen Transporter. Pewnie z Niemiec. Podróż trzecia. Christian Kroeskage 2, Polska. Dziękuję. Tutaj mamy nie, bardziej Szweda. Tak wygląda transporter z tyłu. Tutaj może na by to obejrzeć historię od tego dopada, ale dłużej nie będziemy oglądać, bo film mi zablokują. Tutaj mamy oto kabinę kierowcy transportera. Teraz idziemy dalej. Na policję. Proszę, milicja. O, proszę bardzo. Oto moi najwięksi wrogowie. Policja. Ja. O. Tak wygląda zoomowiec. Zoomowiec. Nie, lepiej nie kombinujmy. Moje trochę. Dobra. Tutaj mamy różne odtwarzacze. Tak, to jest iPad chyba. Nie. Bardziej to jest coś androidowego. Tylko... To lepiej to rozdać. Kurwa. Tutaj mamy różne filmy o tych Szwedów, którzy nam pomogli. Tutaj mamy różne propagandy, pomniki, zdjęcia tutaj. Oraz tutaj mamy filmy, prasy, wydarzenia z okazji utworzenia Solidarności. Daniel, co ty odpierdalasz? Odstaw to już. Teraz zobaczmy mniej więcej jak jest z drugiej strony. Nie tworzysz, bo tutaj jest na klucz. Zobacz. Tak, ja. Ślepy nie jestem. A tutaj... Na koniec mamy różne papiery, propagandy, prasy związane z Solidarnością. Długopis, wygane, takie do czego? Przyczepka? Wow. Jeszcze raz to jest. Tutaj mamy różne obrazy. Oraz tutaj mamy tutaj wsadzamy jak kogo wybie żeby. Co, no i właśnie od tego zaczęła się demokratyczna Polska. A gdzie Duda czy? Nie, pewnie to było sprzed ponad 25 lat. Większość z nich zagłosowało na Wałęsę. Podróż siódma. Zajestnia, czyli Wrocław, Norwegia. Depot, Wrocław, Norway. Norway się mówi. O, tutaj mamy różne projekty. Tutaj mamy
typu, tutaj mamy różne propagandy. Coś. Teraz zmierzamy się. Tutaj widać taki obraz. No, to jest taki krajobraz jednych z norweskich gór. O, tutaj proszę. Zorza polarna. Tutaj mamy taki coś fajnego. Wow, moją rolę. Dobra, tak więc kończymy tutaj naszą drugą poty wystawę. Teraz wchodzimy do naszej głównej. Słyszałem, że okurek jest tutaj. Tak, musiałem wyjść i trochę no właśnie, tylko niestety w okresie letnim, kiedy następnym razem tutaj przyjdziemy, to postaramy obejrzeć tego ogurasa. Teraz bez żadnego gadania wchodzimy do wystawy głównej. Zapraszam was. Dziękuję. Tak na początek mamy różne wystawy z okresu międzywojennego. Na początek mamy różne skrzyneczki, fotki. O, proszę. Przejdźmy dalej. O, no. Życzę sobie, żeby był najlepszy kurator autobusu. Tutaj mamy taką kamieniczkę, nie wiadomo skąd, w skali 1 do 1. Tutaj są różne barki. Tu naprzeciwko. Naprzeciwko tych barek mamy różne filmy z okresu II wojny światowej. Jakby mniej więcej walczyli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Ale nie za długo wchodzimy, więc skakujemy do kuchni. Tutaj mamy co? Mamy tu pajeczkę. A nie da się wyciągnąć. Tutaj możemy się... Nie da się nie można nic wyciągnąć, tylko można zobaczyć. I tutaj mamy taki przystawiony obraz, jeszcze po lewej. Tak jest. Ja wam powiem, jak mniej więcej tu wygląda. To jest zdjęcie z podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. To właśnie nie przez taki protokół Polska nie istniała przez najbliższe 6 lat. Część Polaków zginęło, część było pod ziemi, a cała reszta wyemigrowała na zachód, żeby walczyć z tym gnojkiem, z małym wąsikiem, czyli z Adolfem Hitlerem. Teraz wchodzimy na górę. Prawda. Przejdziemy się teraz do wagonu i teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda. Tutaj mamy dosyć do szycia. Tutaj jest siło. Mogę tutaj poruszać. Tak się robiło. Klasyka. No ale. Prawdaż? Cały czas się ruszało. Trzeba się... Ja nie umiem odpalać. Ja nie będę nic kombinował. A ja mam zamiar niszczyć. Dobra. Tutaj tak wygląda cały salon. O, proszę. Mamy tutaj ruchy na obraz. No. Jeszcze nóż. No, chciała tu zdarać. Gdzie? Tu? Czy jak? Jest.
Trzeba trochę tym pokręcić. Dobra. Już przedstawiłem obraz, tak więc póki co to tobie dziękuję. Tutaj mamy róży, tutaj mamy barek. Ale nie wyjdziemy, bo... Tutaj mamy wyjście na balkon, w którym gadano, odebrano troszkę świeżutkiego powietrza oraz jarało się fajki, żeby sobie nie truć powietrze w tą. Teraz przechodzimy dalej. Tutaj mamy chyba też Rosja. Nie. Tutaj mamy różne fotki, jak mniej więcej wyglądało w łagrach. A wiecie, co to są łagry? Sowiecki obóz pracy. Są teraz, co niektóre na świecie, obozy pracy. Tutaj mamy taką pracę. No, tutaj mamy różną pracę. Tutaj mamy znak niemiecki. No, tutaj mamy niemiecki. Tutaj mamy najgorszy obóz koncentracyjny na terenie III Rzeszy, czyli Auschwitz-Birkenau w Oświęcimie. Najwięcej Żydów, Polaków, Rumunów zginęło. Ponad 1 150 000 osób. Tutaj mamy fotkę z egzekucji w Jasznicy oraz tutaj jeden z najsławniejszych polskich żołnierzy AK, rotmistrz Witold Pilecki. Co niektórzy z was kojarzy, a co niektórzy nie. Więc powiemy nie więcej. Po prostu chciał się dowiedzieć, jak mniej więcej wygląda w obozie koncentracyjnym. Tak więc zrobił lewe papiery, dawał sobie dupy, to sobie naczytał się złapać i wtedy go przyjęli. Potem zorganizował dla co niektórych ucieczkę. Potem od 1947 roku był w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, który tam został zastrzelony w tył głowy. Dobra, no wchodzimy. Tutaj jest o wyzwolenie jej niewoli walczyli polskie państwo. No, tak nasi dziadkowie, pradziadkowie spędzili większość wojny przy początku czasu PRL pod ziemią, jak szczury. Tutaj mamy różne osoby, zdjęcia oraz mamy jako udźwiękowienie na jakąś rozrubę. Posłuchajmy tego. Tutaj mamy szachmaty. Właśnie. No i właśnie tutaj zaczęło się, tutaj jest poświęcone różne zdjęcia początku żelaznej kurtyny. Tutaj się zaczyna PRL. Chociaż świata wielka trójka. No, tutaj mamy najsłynniejszy tekst. No to może wam przeczytam. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej nie było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. Fragment przemówienia Winstona Churchilla w Fulton z marca 1946 roku. Tutaj mamy różne
opisy, zdjęcia, jak się wyprowadzało z Lwowa, Priestu, czy nie wiadomo z jakich miast, czy wiosek z Kresów, aż na właśnie zachodnie części Polski, czyli między nimi do Wrocławia, Zielonej Góry, Gorzowa czy Szczecina. Teraz przechodzimy dalej. Tutaj bitwa o Anglię. Czasami przegrywali i wygrywali. I tutaj mają bombę w Londynie i potem ja lecą do... Gdzie? Dobra. Tutaj mamy różne opowiastki za pomocą jakichś starych telefonów sprzed ponad 40 lat. Opowiadali tutaj o jak się wyprowadzono z Kresów na zachód Polski. Weźmy w sensie na przykład Czesława Sobińska. Ja nie działa. Halo, nie? Halo. Witu. Okej, tutaj mamy różne ogłoszenia, którym... Weź się zamknij. Różne ogłoszenia, podpisy, pozgrować, czy Bóg wie co. A tutaj mamy... coś fajnego. Trzeba tutaj ubić, tak? I... Udało się? I trzeba... Nie, no chyba nie tutaj. No. O. No dobra, tutaj podpisywano różne papiery, czy się wyprowadzało z dzisiejszych terytoriów Ukrainy, Białorusi czy Litwy, to właśnie na Śląsk, Lubelszczyznę czy Pomorze Zachodnie. No. Tutaj wchodzimy. Tak. Nie my zawożono moją babcię, pozdrawiam cię babciu. Tak mniej więcej spędzili ponad kilkanaście godzin. Tak. Jeździły tam pociągi i zabierały wagony takie. Spodziewaliśmy się różnych siecisk, różne łóżka, a tak naprawdę musieli wsiąść jakieś krzesła czy coś. Taki, no i włożono takie w wagonie towarowym LOL. No. Jak od tak wagonu, że... No, tutaj wygląda bitwa o Breslau. Wchodzimy do Wrocławia za czasów PRL. Tutaj mamy różne rzeczy za czasów Breslau. Tutaj mamy różne protokoły, zaświadczenia. Dokumenciki z czasów PRL. Oraz tutaj to co
najbardziej lubię we Wrocku, czyli tramwaje. Tutaj mamy różne wagony. O. Tak mniej więcej wyglądał plan Wrocławia. Jestem ciekawy, bo mieszkańcy pozbawionych komisji tramwajowej dzielnie sami brali sprawę we własne ręce, czynnie, no, czynne włączając się w budowę. Spokojnie, już się przyzdali. Tak, tak. Jeszcze raz? Tutaj mamy różne propagandy związane z Wyprowadzką na zachód Polski. Tutaj mamy walkę ze społeczeństwem. Tutaj byli różni nasi przodkowie. Tak wyglądały różne więzienia w całej Polsce. Między nimi więzienie na Kiełcowskiej we Wrocławiu. Tutaj mamy różne rzeczy. Tutaj wygląda mniej więcej, jakie są postanowienia z więzień. A tutaj mamy film. Nieco wam powiększę. O, proszę, tak mniej więcej wygląda. O, pierdolę. Lepiej się streszczajmy. Dobra, tutaj tak mniej więcej wygląda Wrocław za czasów PRL. Tak, na początek to mamy różne kasetki, zdjęcia związane z wrocławskim sportem. Tutaj mamy kiosk. Tak mniej więcej wygląda. Tak wyglądał dawniej przystanek autobusowy. Tutaj budka telefoniczna. Holender se słaby. A. No, tutaj mamy różne stoły, coś, a tutaj komputer. Nie działa. Może tutaj również co? Wydrukować? Tak, nie da się. Tutaj mamy różne rzeczy. A tutaj mamy monitor. Tak, sporo, kinekoskopy, całe biurko sobie. A tutaj mamy propagandę. Kolej. Tutaj, proszę Państwa, mamy ulicę, tak. Tutaj mamy tak. Różne. Te szare to są niemieckie.
Te ciemno-niebieskie to są, to jest za czasów PRL i początku XXI wieku. A tutaj tak wygląda współcześnie. No, tutaj mamy różne rzeczy po wodzie. Książeczki. Pamiątki związane z Solidarnością. Tutaj mamy różne rzeczy. Dzień dobry. No, tutaj mamy salę kinową, której można obejrzeć różne tam hity z czasów PRL. Dziękuję. Co my tutaj dalej mamy? Proszę, tak mniej więcej wygląda salon. Salon w domu za czasów PRL. Proszę. A tutaj mamy naszą starą, ale jarą pajeczkę. Lekszą, ale po prostu jest jasność jest tak spora, że po prostu gówno widać, albo coś jest nie tak z obiektywem. O, ch**neczka. Przechodzimy dalej. Drugie drzwi, trzecie drzwi. To już mieliśmy. Też tam byliś? Też tu. Teraz jest nowe. O. Teraz coś nowego. Nareszcie. Co to jest? Izolatorium. Właśnie. Izolatorium. Czyli to jest tak, taki szpital, który się oddziela chorych ludzi zakaźnie. I tak wygląda chyba nasz wrosław. Taki stary, 40. Z tego co my wiemy, izolatorium leży na psim polu. Teraz przechodzimy dalej. Dzień dobry, proszę usiąść. Już, weź przy panu uwagę. Za co? Za to, że pan tak wolno idzie. Proszę wyjąć karteczkę. Dobra, pana ode mnie. Ładne. Dziękuję. Niech pan napisz tutaj. Dobra. Co to jest? Proszę mi powiedzieć. Bez czytania. Ameryka Południowa? Stolica Ameryki Południowej. São Paulo. Źle. Brazylia, tak. Teraz będziemy... Brazylia. Chyba, Brazylia. Dobra, nie wiem, będę szukał. Stolica... Niemiec. Berlin. Brawo. Czy jest takie położenie magnetyczne? Tak. Tak. W którym roku był, kto otworzył takie pole magnetyczne, w którym roku było? Nie wiem. Szczerze panu powiem, nie pamiętam. To rzekarz angielski stworzył pole magnetyczne w 1831 roku w Kanadzie. Prawda to jest. Jeżeli nic się nie zmieni,
to w 2040 roku pojawi się na Syberii. O. Dobra, wystarczy. Dziękuję. No, tak wygląda lekcja za czasów PRL. Proszę, tak wygląda nasza klasa. Tak wyglądały herby szkół. Póki co to kojarzy ich kilka. Czyli... Sto trzynastka. Sto trzynastka. Dziewiątka. 36. Zespół szkół Z4. Nie ma tutaj naszej szkoły. Zespół szkół. Nie ma. Nie było. Uczeń. Tak wygląda dzwonek. Dobra, teraz idziemy na to. Nie za dużo pamięci mamy, ale szybko sobie zerknijmy. Tu wyglądał uniwerek. No właśnie, a tutaj tak wyglądał sklep mięsny. Szkoda, że tego nie było, łe. Głównie na karteczki, w ogóle tego nie było. A tutaj mamy różne fotki. Zegar na świetnickiej. Tutaj mamy peryka pociągu, wagonu, zespoły elektrycznych, trakcyjnych, awawa. Teraz jest przyjęty przez kanadyjski Bombardier Transportation. Tutaj. O. Tak, tak wygląda nasza, tak. O, tutaj, to było czasy... Zobaczcie, tutaj na filmiku ciężarówka wjechała tego człowieka i miał, teraz ma duże obrażenia. Dobra, stary, lepiej się nieco teraz stajmy. Tutaj było różne rzeczy związane ze stanem wojennym. Tutaj mamy autobusik. Tak. Otwieramy. Może potem idę. Więc zakończymy dzisiejszy odcinek z Nie spacie, zwiedzacie, oglądać. Jeśli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na miesiącu, to pozostawcie sobie suba kanał. Tak więc do kolejnych odcinków. Wesołych świąt i hej!